Chciałem Cię poruszyć temat Nobla dla Olgi Tokarczuk. To pytanie, które jest tematem naszego filmu, czyli dlaczego nie ucieszyłem się z tej nagrody. Zresztą bardziej mnie nurtuje i nurtowało od samego początku, niż było jakimś prostym i oczywistym odruchem. Dlatego, że kiedy pojawiła się ta informacja, że ta nagroda została przyznana, to doświadczyłem pewnego rodzaju obojętności. Ale nie była to obojętność wystudiowana, znaczy jakoś szczególnie uprzedzona. Po prostu poczułem, jak po prostu poczułem obojętność, tak? To znaczy nie utożsamiłem się jakoś specjalnie z tą nagrodą i zastanawiam się, z czego to wynika. No oczywiście dzisiaj już po tylu dniach i tylu dyskusjach na temat ideowych poglądów, ideowych kierunków, jakie nasza pisarka przyjmuje czy wyznaje. Wiele spraw może wydawać się jaśniejszych, ale chciałbym mimo wszystko na to spojrzeć od jeszcze trochę innej strony, która rzadko jest poruszana. Ponieważ rzeczywiście często są podawane różne cytaty, dosyć takie, nazwijmy to, rozgrzewające publiczność, tak, które Olga Tokarczuk wypowiadała, a nawet już wypowiedziała po otrzymaniu tej nagrody, na przykład w sprawie wyborów, które się odbyły. Mówiła, że to jest wybór cywilizacyjny, że jeśli chcemy pozostać w kręgu cywilizacji zachodniej, to musimy wybrać demokrację. Jakby był tu też jasny podtekst, że nie powinniśmy głosować na Prawo i Sprawiedliwość, czy może szerzej prawicę. No można powiedzieć, że czy już w tej chwili, zdaniem autorki, opuściliśmy kręg cywilizacji zachodniej, może wręcz opuściliśmy kręg cywilizacji białego człowieka, może staliśmy się Azjatami czy Afrykanami. No, te wypowiedzi były bardzo różne, zresztą także częściowo podtrzymane te takie niechętne Polsce opinie zostały w wypowiedziach już po nagrodzie. Ale tak naprawdę nie chciałbym się bezpośrednio zajmować Olgą Tokarczuk, dlatego że myślę, że też jest dużo po prostu takiej ideologicznej przepychanki w tych dyskusjach, gdzie jedni nie potrafią zrozumieć wątpliwości i krytyki dotykającej pewnych jej poglądów, a drudzy nie potrafią na przykład docenić jakiegoś jej kunsztu pisarskiego. Chociaż niewątpliwie to, że otrzymała tam nagrodę, moim zdaniem wyniknęło także z tego, że mieliśmy taki, a nie inny moment historyczny w Polsce, czyli że zaraz miały się odbywać wybory, które w Europie były postrzegane jako właśnie jakiś taki decydujący moment dla przyszłości Polski. Oczywiście w dużej mierze decydujący tylko na poziomie pewnych medialnych przeżyć, a nie realnej zmiany, która miałaby, no nie wiem, właśnie Polskę wyprowadzić za Ural. Moim zdaniem jednak najciekawszym takim wątkiem, który w sumie mało był podejmowany, a może w ogóle, jest stosunek Polaków do Nagrody Nobla. Bo wydaje mi się, że w tym się rozgrywa cała ta kwestia tego, że jedni się oburzają, że inni się oburzają, prawda? Że jedni są niezadowoleni z tego, że ta nagroda została przyznana Oldze Tokarczuk, a inni są niezadowoleni z tego, że ci drudzy ten wybór krytykują i w zasadzie mamy taką wojnę o to, jak właściwie tego Nobla powinniśmy w naszej kulturze traktować. Do tego to się troszkę sprowadza i to w tą stronę moim zdaniem poszło, ale ta rozmowa nie została jakoś mocniej przeprowadzona. Moim zdaniem takim wątkiem, który tutaj warto szczególnie podkreślić, jest to, że Nobel zajmuje w polskiej historii, ta Nagroda Nobla, takie szczególne miejsce, szczególnie ze względu na nagrodę dla Sienkiewicza, także w pewnym stopniu dla Reymonta i niewątpliwie dla Czesława Miłosza. Znaczy, to są trzej autorzy, którzy otrzymali tę nagrodę w momencie, kiedy Polska jakby potrzebowała takiego głosu światowej opinii w swojej sprawie. W przypadku Sienkiewicza była to sprawa odzyskania niepodległości, sprawa narodowa, ale także w przypadku Miłosza można powiedzieć, że była to sprawa odzyskania niepodległości i była to sprawa narodowa. Oczywiście również Reymont, który wprowadził, można powiedzieć, dzięki Noblowi do światowej literatury opowieść o polskich chłopach, o
tym trzecim stanie, dzięki któremu tak naprawdę na początku XX wieku, dzięki temu, że stał się on częścią narodu w sposób świadomy, mogliśmy odzyskać niepodległość, bo trudno sobie wyobrazić, żeby same elity postszlacheckie, czy tam jeszcze szlacheckie, były w stanie rzeczywiście przeprowadzić takie na tyle znaczące poruszenie polityczne i społeczne, by w 1918 roku odrodziło się dosyć jednak jednoznacznie poparte państwo polskie. Więc wprowadzenie niewątpliwie ludu polskiego do światowej literatury także było elementem jakichś takich aspiracji, które w Polsce były obecne i które miały charakter narodowo-wyzwoleńczy, tożsamościowy, związany z polskimi zmaganiami o to, żeby znów istnieć na mapie historii. I te trzy noble, te trzy nagrody też wytworzyły niesamowite nabożeństwo, byśmy powiedzieli, w polskiej kulturze do tej nagrody. Wydaje mi się, że znacznie większe niż to mimo wszystko ma w innych kulturach, w kulturze zachodnioeuropejskiej czy amerykańskiej. Jeden z facebookowych znajomych zauważył, że na przykład w Wielkiej Brytanii ta informacja o literackiej nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk z trudem przebiła się na pierwsze strony gazet czy serwisów informacyjnych, raczej jako informacja, owszem, podana gdzieś w jednym z pierwszych miejsc, ale nie aż tak eksponowanym. U nas natomiast Nagroda Nobla natychmiast staje się wydarzeniem dnia i właśnie wydarzeniem o charakterze narodowym. Przy czym właśnie sądzę, że to jest pewien rodzaj takiej fałszywej świadomości, jeśli chodzi o Nagrodę Nobla. Dlatego, że Nagroda Nobla, poglądy Akademii Noblowskiej, tego jury, które decyduje o tym, kto ostatecznie otrzyma ten laur, idzie nieco innymi tropami niż polskie aspiracje narodowe. Akurat tak się zdarzyło, że trzech pierwszych noblistów, no i jeszcze do tego Nagroda Pokojowa, Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy, wpisały się w nasze, można powiedzieć, potrzeby. Tymczasem pewien taki nurt ideowy tego Komitetu Noblowskiego jest po prostu nurtem, nazwałbym, liberalnego czy postępowego mieszczaństwa. I tak na początku XX wieku Sienkiewicz wpisał się w te potrzeby ideowe i w tą agendę owego postępowego mieszczaństwa, dlatego że sprawa narodowa była elementem agendy tego mieszczaństwa. Nacjonalizm był jedną z głównych postępowych, modernizacyjnych narracji ideologii tamtego czasu. Bardzo można powiedzieć, że podobnie wydarzyło się, jeśli chodzi o Mickiewicza, tak? Pewien sprzeciw wobec komunizmu, wspieranie sił demokratycznych w państwach realnego socjalizmu, niezależnie od tego, jak tak naprawdę one w danych kulturach były osadzone, należało do agendy tego postępowego mieszczaństwa. Również ten Nobel dla Raymonta wpisuje się w pewien szerszy nurt nagród, które Akademia przyznawała, jakby to dowartościowanie, można powiedzieć, kultury ludowej, kultury chłopskiej, także jest echem tych poglądów, jakie mieszczaństwo w tamtym czasie miało. Także można powiedzieć, że te zbiegi okoliczności sprawiły, że dla nas Nobel stał się takim, można powiedzieć, symbolem, biletem, dzięki któremu artysta wkracza na Parnas, dołącza do kanonu, do może lektur szkolnych, no gdy tymczasem tak naprawdę Nobel nie tworzy przecież żadnego kanonu, bo co roku, jeśli śledzi się dyskusje jakieś wokół tej nagrody, toczą, to częściej słyszymy o tych pisarzach, którzy nie dostali tej nagrody, mimo że byli autorami wybitnymi, niż mówiąc szczerze nawet o tych, którzy ostatecznie dostali. Wielu z tych, którzy dostali, już jakby dzisiaj staje się niejako no, trochę autorami zapomnianymi, czy w momencie wyboru nie byli zbyt cenieni. Tutaj rzeczywiście można by było powiedzieć o jakimś kryzysie tej nagrody. No bo czy Dario Fo był tak znakomitym autorem, że zasługiwał na Nobla, albo oczywiście Bob Dylan, tak? który jakby no, był chyba najbardziej kontrowersyjną nagrodą w historii noblowskiej. Niemniej,
Nawet jeżeli uznamy, że mamy tu tego typu kryzys, jak nieprzyznanie nagrody w 2018 roku i dopiero teraz przyznanie jej Tokarczuk, no wtedy to zdarzyło się ze względu na skandale obyczajowe w Akademii, to jest pewien nurt myślenia Akademii, który się nie zmienia, tak? I to jest nurt, który można by nazwać właśnie takim postępowym, liberalnym, a nawet w dużej mierze też ateistycznym, ponieważ tu można by wymienić całą listę pisarzy, którzy właśnie byli antyklerykałami, niechętnymi chrześcijaństwu, wodzącymi się z jakiejś tradycji wolterowskiej. Mamy tutaj Gida, mamy Roland, mamy Canucciego, mamy Saramago, mamy właśnie Dario Fo, mamy Doris Lessing, mamy wreszcie Wisławę Szymborską, dla której nagroda była w Polsce bardzo kontrowersyjna ze względu na jej zaangażowanie w komunizm, i teraz wreszcie mamy Olgę Tokarczuk, która także po prostu odpowiada poglądom Akademii Noblowskiej na świat, aktualnymi mieszczańskimi poglądami Akademii Noblowskiej na świat. Dlaczego ta nagroda nie wytwarza kanonu? No właśnie dlatego, że więcej wybitnych pisarzy tej nagrody nie dostało, niż ją dostało, tak? I tak samo jest z innymi nagrodami, z nagrodą Bookera, czy innymi ważnymi nagrodami literackimi, które w Polsce mniej przeżywamy. Chociaż tak naprawdę są to nagrody bardzo ważne w świecie literatury i właściwie zastanawiam się, czy Booker nie jest, czy Pulitzer to nie są nagrody równie cenione w tych kulturach anglosaskich, jak my patrzymy na Nobla. Można powiedzieć, że te idee mieszczańskie, te idee liberalne, postępowe, które dominują w Akademii Noblowskiej, po prostu rozeszły się z polskimi aspiracjami narodowymi. Polskie aspiracje narodowe skręciły, czy można powiedzieć, pozostały na swoim poziomie pewnej dążności do podmiotowości, suwerenności kultury, podmiotowości i suwerenności politycznej. Tymczasem aktualnie modne poglądy, czy wyznawane poglądy mieszczaństwa liberalnego, to są poglądy, nazwijmy to ogólnie kosmopolityczne i relatywistyczne w wielu sprawach, także obyczajowych. Jeśli chodzi o ten spór wewnątrz Polski, który się wokół Tokarczuk toczył, to wydaje mi się, że bardzo taką symboliczną była wypowiedź zaraz po przyznaniu tej nagrody w Tygodniku Powszechnym, gdzie jedna z autorek napisała, że to jest docenienie pokolenia 30 i 40-latków, dla których literatura Tokarczuk miała charakter formacyjny. I ja się zgadzam z tym. To jest jeden z ważniejszych powodów, dla których dzisiaj tak mocno spieramy się o jej książki. Ja jako młody człowiek czytałem i Tokarczuk, czytałem także Andrzeja Stasiuka, który w latach 90. obok Tokarczuk był symbolem, można powiedzieć, takiej nowej polskiej literatury. Co było charakterystyczne dla tej literatury? Uważam, że jest. Nie oceniając, po prostu ona taka jest. Jest to literatura niezainteresowana polskimi sprawami. To jest literatura, która wyrosła z ducha lat 90., kiedy pojawiło się przekonanie, że mamy oto koniec historii, że nastąpił koniec wielkich narracji, w ogóle koniec polityki i że kończy się już ta historia, która polega na dbaniu o tożsamość wspólnotową, o pewien podmiotowy sposób myślenia i w kulturze, i w polityce, że oto teraz wszyscy staniemy się liberałami, że oto dążymy do wiecznego pokoju, jak mówił Kant w swoim eseju, że oto teraz wszyscy będziemy żyć już bez konfliktów, bez międzynarodowych napięć, czy nawet napięć wewnętrznych, które zostaną pokonane przez ideę multikulturalizmu. No właśnie, Andrzej Stasiuk wprowadził w swoich książkach tą ideę Europy Środkowej, która właściwie była przetworzoną niemiecką ideą Mitteleuropy. Natomiast Tokarczuk również wprowadziła taki swój paramistyczny, religijny, parareligijny świat, który też był inną formą, moim zdaniem, eskapizmu od spraw narodowych. I to prawda, że te książki wychowały całe pokolenie polskich mieszczan o poglądach postępowych i liberalnych. Sam dobrze pamiętam oburzenie moje własne, z jakim reagowałem na krytykę książek tych autorów, kiedy mówiono, że to jest dziwna sytuacja, że po tylu dziesięcioleciach komunizmu, po tak niezwykłym wydarzeniu jak rok 1989, w
w Polsce prawie nie ma literatury, która by próbowała przepracować ten okres naszych dziejów. W Polsce po roku 1918 mieliśmy bardzo dużo literatury, właściwie do II wojny światowej mieliśmy literaturę, która nieustannie odnosiła się do polskiej rzeczywistości politycznej, poczynając od Żeromskiego, a kończąc na Kadenie Bandrowskim i jego Generale Barczu i bardzo wiele innych książek i powieści lepszych i gorszych autorów powstawało, próbując zrozumieć i opisać nową Polskę, także próbując jakby dać jej pewien impuls na przyszłość. Tego w głównym nurcie nowej literatury polskiej w zasadzie nie było. Można powiedzieć, że nowa polska literatura jednak powstawała w takim duchu, jak mówi tytuł książki profesora Przemysława Czaplińskiego, Polska do wymiany. Znaczy, że trzeba Polskę zmienić, zakopać dwie trumny Dmowskiego i Piłsudskiego, prawda? Czyli tak naprawdę pozbyć się problemu narodowego. Ten rodzaj przemiany polskości, można powiedzieć, że owszem, część ludzi uformował, tak jak tę autorkę z Tygodnika Powszechnego, ale część czytelników albo od początku była sceptyczna, albo zwróciła się krytycznie ku tej wizji literatury. Sam do nich należę, tak? To znaczy, przeszedłem od tego zachwytu ową taką oniryczną rzeczywistością powieści Stasiuka czy Tokarczuk, ku jednak przekonaniu, że literatura ma pewne zadania także związane z życiem wspólnotowym. Nie mówię, że każda literatura ma się zajmować sprawami narodowymi, ale chodzi o to, że główni pisarze polscy lat 90. i też trochę później w ogóle nie zajmowali się sprawami polskimi, a często wręcz jeszcze z takiej postawy, jak to się czasami mówi, ojkofobicznej, tak? Czyli że skupionej tylko i wyłącznie na krytyce polskich tradycji, polskiego myślenia o sprawach publicznych, o polskiej religijności i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj jest zawarty sam problem naszych sporów o Nobla. Uważam, że to, że żeśmy się o Olgę Tokarczuk kłócili wręcz, czy na pewno ostro dyskutowali, jest znakiem żywotności polskiego narodu, żywotności naszej debaty publicznej, a nie słabości. Dlatego, że ci, którzy tak jednoznacznie i bezkrytycznie przyjęli Nobla dla Tokarczuk, być może mniej lub bardziej świadomie, byliby gotowi do tego, żeby przyjąć z zewnątrz jakiś rodzaj nowego rozdania w polskiej kulturze. Nowego rozdania, które miałoby polegać na stworzeniu nowego kanonu polskiej literatury, tak naprawdę przekreślającego dotychczasową pewną ciągłość, tak, tej literatury. Nowego kanonu, który stworzyłby takie społeczeństwo właśnie postępowych, liberalnych mieszczan, niechętnych polskiej podmiotowości, a bardziej zainteresowanych naśladowaniu tego, co akurat jest modne na Zachodzie. I ten spór o Olgę Tokarczuk wyraża jeden z podstawowych sporów, jakie dzisiaj toczą się w naszej społeczności polskiej, w naszym życiu politycznym. To jest spór o to, kim są Polacy i kim mają być. Czy rzeczywiście współczesne, liberalne i postępowe mieszczaństwo jest nową polską elitą, czy była to pewnego rodzaju uzurpacja, tak, która dokonała się po 1989 roku i mamy w tej chwili do czynienia z pewnego rodzaju rekonkwistą Polski, może Polski prowincjonalnej z perspektywy dużych miast, ale Polski, która przestała oglądać się tylko i wyłącznie na to, co na jej temat powie się na tak zwanym Zachodzie. I wydaje mi się, że to jest istota sporu o Nobla dla Olgi Tokarczuk, który oczywiście najbardziej przejawił się w grillowaniu pisarki poprzez często wyrwane z kontekstu cytaty jej wypowiedzi, ale ostatecznie właśnie sprowadza się do tego większego sporu, który to prawda toczył się przy urnach wyborczych i toczył się między jedną opcją polityczną a inną opcją polityczną, między być może partiami krajowymi a jakimś rodzajem partii zagranicy, który dzisiaj także elementem jest, jak się okazuje, Komitet Noblowski.
Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Powiem szczerze, że obawiałem się tego tematu, ponieważ jest dosyć złożony. Dużo elementów na ten problem Nagrody Nobla się składa, ale wydaje mi się, że jakoś sprawę udało mi się w miarę jasno Wam przedstawić. Zachęcam do subskrypcji, do klikania dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Miło będzie widziana łapka w górę. Następne filmy już są zaplanowane, jeszcze nie nagrane, ale tak jak zapowiadałem na początku, plan jest, żeby filmy pojawiały się codziennie, co w praktyce oznacza, że pojawiają się co 2-3 dni. I tak też myślę, że będzie z kolejnymi publikacjami. Cześć!